Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 11 werset. George Whitefield, żyjący w latach 1714-1770, był bardzo znanym kaznodzieją w Anglii. Szacuje się, że w swoim życiu przemawiał około 30 tysięcy razy przed prawie 10 milionami ludzi. George miał brata, który nie chciał nic wiedzieć o Bogu i tak też żył. Pewnego dnia zaczął nad tym rozmyślać, jednak w obliczu ogromnych swoich win i ogromu swoich win, które w całej swojej wyrazistości stanęły mu przed oczami, nie był w stanie uwierzyć w Boże przebaczenie. Któregoś dnia był zaproszony do swoich przyjaciół. Kobieta udzielająca mu gościny wiedziała o jego zwątpieniu i zaczęła opowiadać mu o Bożej łasce, objawionej w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko jednak na darmo. Po chwili mężczyzna opowiedział, przygnębiony i zrezygnowany: Moja Pani, wiem, że to, co mi opowiadasz, jest prawdą. Łaska Boża jest nieskończenie wielka, ale nie dla mnie. Jestem zbyt zepsuty i zły. Jestem zgubiony. Pani domu uśmiechnęła się. Miło mi słyszeć z pańskich ust, że uznaje się pan za zgubionego. Mężczyzna odparł oburzony. Jakże może pani się z tego cieszyć? Tak, odpowiedziała. Właśnie dlatego Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. On przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. A więc jest jeszcze nadzieja dla pana. Być może czyta te słowa ktoś, kto właśnie jest taką czarną owcą w rodzinie, kto został odsunięty lub skreślony. Takie słowa z Ewangelii, właśnie którą przetoczyliśmy, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat i aby uratować to, co było, zginęło. I być może takiej osobie, która czyta w Ewangelii słowa, że Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby szukać i zbawić to, co było, zginęło. Być może wydaje się takiej osobie, że nie ma dla niej nadziei. Jeśli ty jesteś taką osobą, to być może wydaje ci się, że nie ma dla ciebie nadziei i jesteś zrezygnowany, zrezygnowana. Lub myślisz, że wszelkie zainteresowanie i chęć pomocy przychodzą za późno. Jednak Jezus Chrystus właśnie do takich przyszedł, którzy rozpoznali, że są zgubieni. On powiedział: tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Ewangelia Jana 6:37. A więc, jeśli uznałeś, że jesteś zgubiony, to jest jeszcze nadzieja dla ciebie. Jesteś niedaleki od Królestwa Bożego. Zrób następny krok. Powiedz w swoim sercu Bogu, do Boga, aby cię uratował ze względu na ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, bo Bóg cię miłuje.